krótka odpowiedź na filmik, jaki podesłała mi pani Halina na Twitterze odnośnie do tego, co znaczy zabiegajcie o swoje zbawienie. Podesłała mi krótką wypowiedź jakiegoś pastora, który mówi, zaczyna oczywiście od starej protestanckiej śpiewki, którą często używa też pastor Chojecki, że w Biblii Tysiąclecia, kiedy święty Paweł w liście do Filipian 2:13 pisze o zabieganiu o własne zbawienie, że jest to tłumaczenie błędne w kościele katolickim, które kościół używa do poparcia swoich tez. Oczywiście jest to fałsz i kłamstwo i sztuczka, którą używają protestanci, tak jak pastor Chojecki. Fałsz, błędne tłumaczenie tu, błędne tłumaczenie tam, wsadzając inne słówka, które niby mają zmienić znaczenie. I tam mówią, że w Biblii Gdańskiej jest wykonujcie własne zbawienie z drżeniem i z bojaźnią. No, tak jakby wykonywanie nie znaczyło, że coś trzeba robić. Pomińmy to, co to znaczy zabiegać o własne zbawienie z drżeniem i z bojaźnią. Otóż jeżeli spojrzymy na ten werset w całości nauczania, to zrozumiemy, o co chodzi. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian 13:5 mówi: sami siebie badajcie, czy trwacie w wierze. Czyż nie wiecie, że Jezus Chrystus mieszka w was, chyba żeście odrzuceni? Co to znaczy być odrzuconym? Co to znaczy być, sprawdzać samych siebie, czy trwamy w wierze? Rachunek sumienia. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, od 26 wersetu do końca, szczególnie wersety 30-31, święty Paweł uczy: jeśli osądzamy samych siebie, nie będziemy sądzeni. Lecz jeśli Pan nas osądzi, mówi o upomnieniu nas, byśmy nie byli potępieni ze światem. Rozumie to pani Halinko? Pan Bóg może ostrzec wierzących i ostrzega, aby nie byli potępieni ze światem. Jeżeli zobaczymy szerzej, świętość jest wymogiem koniecznym do wejścia do nieba. Bez świętości nikt nie zobaczy Boga. Więc zabiegajcie o własne zbawienie, to znaczy dopełniajcie swoje świętości. 2 Koryntian 7:1. Udoskonalajcie się. 1 Tesaloniczan od 4:1 do końca. W przeciwnym utrzymujcie swoje ciało we czci i w świętości. Nie dopuszczajcie się rozpusty. W przeciwnym razie ściągniecie na siebie pomstę Bożą. To mówi w 4 rozdziale 1 do Tesaloniczan. Tak? Ściągnięcie na siebie pomsty Bożej nie jest raczej zbawieniem. Podkreślam, święty Paweł udziela tych rad wierzącym. Więc zabieganie o własne zbawienie to jest spełnianie warunków świętości, spełnianie warunków stawianych przez Chrystusa. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Więc w tym kontekście zabiegajcie o to, by się stawać jak dzieci. Inaczej nie wyjdziemy do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od tej, niż uczeni w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Więc musimy się starać o to, by nasza sprawiedliwość była większa niż faryzeuszy. W przeciwnym razie piekło. Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Każdy, kto trwa we mnie, nie przynosi owoców, będzie odcięty i spalony w ogniu. Więc zabiegajmy o to, abyśmy wydawali owoce. Owoce są koniecznym warunkiem zbawienia. Mówi też o tym przypowieść o suchym drzewie, które nie wydawało owoców. Pan je obkopał, znaczy sługa je obkopał, wydało owoc, pan się tam zlitował. Ale siekiera do korzenia drzew już jest przyłożona, tak? Więc bezowocne drzewa będą potępione, spalone. Czyli jeżeli nie wydamy owoców, które są konieczne, będziemy potępieni. Jeżeli będziemy kroczyć drogą świętości, będziemy zbawieni. Ale tak jak przestrzega święty Jakub 5:19-20, może sprawiedliwy odejść od drogi prawdy i wybrać drogę grzechu, drogę śmierci. 5:19-20 Jakuba. Więc jeżeli wybieramy drogę śmierci, to tak jak mówi w drugim liście do Koryntian, 7 rozdziale, możemy się nawrócić ku zbawieniu. Jak wierzący chrześcijanin, który nie może utracić zbawienia, może nawrócić się ku zbawieniu? Co to znaczy ku zbawieniu? To znaczy, że zszedł z drogi życia, obrał drogę śmierci. Pisze to do Koryntian. W 1 rozdziale, 5 rozdział do Koryntian, wylicza im troszkę grzechów, rozpusty i nieczystości. Więc zasmucili się po Bożemu. Zasmucili się ku nawróceniu.
zrozumieli swój grzech, wrócili z drogi ku śmierci i weszli na drogę zbawienia. Więc zabiegajcie o własne zbawienie z drżeniem i z bojaźnią. To znaczy kontrolujcie samych siebie, sprawdzajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Unikajcie świata, szatana, cielesnych pożądliwości i wszystkiego tego, co czyni nas nieprzyjaciółmi Boga. O nieprzyjaźni z Bogiem pisze święty Jakub. A dopełniajcie uświęcenia waszego. Wydawajcie owoce z drżeniem i z bojaźnią. Tak, to nas trzyma w pokorze. Tu nie chodzi o bojaźń, że muszę sikać pod każdym drzewem ze strachu, że pójdę do piekła. Bo wierzę w nieskończone miłosierdzie Boże. I wiem, że jak upadnę, zawsze, kiedy wyznam swoje grzechy, szczerze, Bóg mi udzieli przebaczenia i przywróci mi życie, które utraciłem przez grzech. Zawsze mogę zejść z drogi ku śmierci i powrócić na drogę ku zbawieniu. Tylko konieczne tu jest, za radą świętego Pawła, egzaminowanie siebie, czy trwam w wierze, czy jestem odrzucony. Czy trwam w wierze, czy raczej Pan mnie upomni, że napomni mnie, że mogę być potępiony ze światem. 1 Koryntian 11, 30, 31. Lepszy kontekst jest od 24 do końca rozdziału. Więc zabiegajcie o własne zbawienie. Tak, z drżeniem i z bojaźnią. Aby nie obrazić Boga. Ta bojaźń to nie jest bojaźń, która paraliżuje, ale ona ożywia, bo fundamentem tej bojaźni jest miłość. To tak jak mąż i żona. Kochają się, ale nie chcą się urazić. Czy to paraliżuje ich życie małżeńskie? Nie. To dodaje im skrzydeł, bo jeden i drugi szukają tego, co się drugiemu podoba. Kochają się, no to mąż zrobi żonce kawusie, żona zrobi mężowi, nie wiem, tam śniadanko, no i tak sobie żyją szczęśliwie i się cieszą. A jednocześnie wiedzą, że mogą się obrazić nawzajem i unikają tych sytuacji, tak? Bo jeśli się znają dobrze, to wiedzą, że żonie się nie podobają brudne skarpetki pod łóżkiem, a mężowi nie podoba się tam, nie wiem, że mu się przestawi budzik z szafki na stolik. No, koloryzuje, ale jeśli się wie te rzeczy, to się unika. Po co? Żeby nie obrażać jeden drugiego, ale fundamentem jest miłość. Więc jeśli kochamy prawdziwie Boga i prawdziwie zależy nam na naszym zbawieniu, winniśmy po przyjęciu za darmo zbawienia, bo zbawienie jest za darmo, ale po przyjęciu tego daru winniśmy spełniać wymagania stawiane nam przez Chrystusa. Przyjąłeś dar? Chcesz być w niebie? No to masz wymagania. Wydawaj owoce świętości. Bez tych owoców pójdziesz do piekła. Chcesz być? Wydawaj owoce świętości. Unikaj grzechu, szatana, świata, pożądliwości. Rób rachunek sumienia. Czy trwasz w wierze? Czy jesteś odrzucony? Jeśli jesteś odrzucony, a szczerze przylgniesz do Boga, 30-31, Bóg ci napomni, że możesz być potępiony ze światem. Więc zabieganie o własne zbawienie to jest walka o zbawienie. Święty Łukasz Ewangelista pisze, Jezus mówi w Ewangelii, gwałtownicy wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Zdobywają je, jak mówi to samo tylko w Ewangelii Łukasza. Zdobywają Królestwo Niebieskie gwałtem. Więc trzeba o nie walczyć. Walczyć przeciwko własnym pożądliwościom, przeciwko światu, przeciwko szatanowi. Trwając w Chrystusie, zabiegając o to, by zapuszczać w Niego korzenie. Kolosan 2:8. Zapuszczajcie w Niego korzenie. Więc Pani Halinko, to co mi Pani podesłała, nijak się ma do całej treści Ewangelii. I trzeba zabiegać o własne zbawienie.